Dzień dobry moi drodzy, zaczynam tego vloga w Black Friday, mamy gorący okres, od rana mamy akcję pakowanie paczek pomiędzy obowiązkami, które musimy robić. Właśnie z Kasprem przyjechaliśmy na sortownię, no i tak naprawdę dostarczamy kolejną turę paczek z dzisiaj. Weekend myślę, że też będzie gorący, więc podejrzewam, że będziemy musieli jechać w weekend do pracy, nie? W niedzielę? Pakować, no żeby nie zostawić wszystkiego na wysyłkę poniedziałkową, bo będzie grubo. Osobiście przyjechaliśmy na sortownię i po prostu wypakowujemy sobie wszystkie paczuchy. Już o godzinie 19, żeby wyjechały od nas i były u was jak najszybciej. Nadaliśmy sporo paczek, ale też sporo paczek przyszło do nas. Kasper sobie zamawiał przed Black Fridayem jakąś kurtkę zimową. Mamy sporo przesyłek, więc pakujemy się. I tutaj mam coś super, wielki kalendarz adwentowy. Serio? Trochę się tego nazbierało. Tutaj jeszcze mamy nowy ekspres, tak? No, czy śmiesznie to brzmi? Jak mówisz, że tu jest nowy ekspres, ale tam jest nowy ekspres. Coś do robienia kawy, w każdym bądź razie. Obładowani? Ludzie myślą, że ten ekspres będzie wielkości tego pudełka. Trochę się mylą. Więcej tam kawy niż samego ekspresu, ale zaraz pokażemy. Kacper rozpakował już swoje zakupy ciuchowe, dlatego ma teraz czawkę na sobie, bo przymierzał i otwiera kawkę. A do nas przyszła nasza sąsiadka. Tak, Oliwcia? Pomachasz? No to pomachaj. No pięknie! Pomagasz nam opakowywać? Super! Dajemy zawsze wypełniaczom drugie życie i wykorzystujemy w drogerii. I tak jak mówiłem, ekspres to jest to. Okej. Okay. Jakiś taki aeropres, Kacper tak, zamówił, aeropres widział, filmi, mamy, widział filmik. Generalnie nie mamy w mieszkaniu miejsca na ekspres. To jest też to jest młynek, żeby sobie zmielić filtr, no a reszta to jest kawa, nie? I ostatnio mieliśmy tą kawę z tego hiab. Hajbu, no. Hajb, przelewa się owoc chyba. Przelewa się kwiat, chyba one tak się nazywają i mamy je w pracy i są spoko. A tu mam też takie, które będę miał w domu i też w biurze. Lubisz takie rzeczy do sprzątania? Tak, to tutaj jeszcze coś takiego mamy. I słuchajcie, jeszcze moje paczki. Ja zamawiałam sobie trochę chemii do sprzątania. Mam no, jakieś coś tam do mycia kibelka. Mam zapach do zmywarki, który jest mega fajny i bardzo ładnie potem pachnie zmywarka, jak się otwiera. Na vlogu to mówisz? Tak, dziewczyny lubią takie rzeczy do sprzątania. Polecajki. Mydło do pędzli, bardzo je lubię. Mamy je na Flowi, także zapraszamy serdecznie. I co my tu jeszcze mamy? Paczkę od Clean Blue Octopus. Dziewczyny, które lubią sprzątania, na pewno znają Justynę i dostałam od niej paczuchę z jej produktami z jej sklepu. Mam gąbeczki do czyszczenia. Zobacz, ile mam teraz specyfików do czyszczenia. O, tak, i co ty jeszcze masz? Pokaż, co masz, Oliwka. Cidolux, tak? Różowy, tak. Ładny. A to ten też jest ładny. I jeszcze podoba zapas się? Do mycia okien. Jeszcze co tu jest? Ty też będziesz pokazywała, tak? Dawaj, wyciągnij. Jesteś youtuberką też, Oliwia? Okej, wypełniacz. Tak? Dobra. Pewnie wykorzystamy na Flowy. Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie wstałam kolejnego dnia. Nie patrzcie na mój wygląd, bo serio, przed chwilą weszłam z łóżka. Ale zobaczcie, co jest za oknem, ile śniegu. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę chyba pierwszy raz w tym roku jest taka ilość śniegu. W sensie w tym sezonie, bo w styczniu, że w lutym może i tyle było. No, moi drodzy, wyszłam teraz z domu, jest śnieg i jest naprawdę zimno. Opatuliłam się jak nie wiem. I moi drodzy, z racji tego, że zaraz grudzień, że zaraz zbliża się vlogmas, to podejrzewam, że oglądacie tego vloga ostatniego dnia listopada, jeżeli oglądacie go w dniu publikacji. A już jutro mamy 1 grudnia i już jutro wyjątkowo widzimy się we vlogu. Z racji tego, że zaczyna się vlogmas, to właśnie jutro widzimy się w pierwszym vlogmasie. Także 1 grudnia wjeżdża pierwszy vlogmas u Klatex, także włączajcie przypomnienia koniecznie. A ja popracowałam na dzisiaj. Była dzisiaj u mnie Karolina, moja nowa asystentka. Popracowałyśmy dzisiaj z domu. Nagrywałyśmy fajną roleczkę, także wpadajcie koniecznie na mój Instagram. A ja teraz umówiłam się z moją babcią i lecę do niej na wizytkę, na jakąś herbatkę. Pewnie da mi też jakiś obiad, bo zbliża się pora obiadowa, także jedziemy odwiedzić babcię. I u babci oczywiście placuszki. Dajcie znać, jak wyjecie. Ja jem ze śmietaną i z cukrem najczęściej. Po prostu na chodzenie. Pojedona. Oczywiście babcia mnie
karmiła, zrobiła placki ziemniaczane. Ja bardzo lubię właśnie placki ze śmietaną, cukrem, więc zdecydowanie pojadłam. Zrobiła mi też włosy, bo akurat miała już odrost, a ja babci często farbuję włosy, więc stwierdziłam, że skoro mam czas i przyjechałam ją odwiedzić, to już przed grudniem zrobię jej włosy, żeby miała ładne. I przyjechałam teraz do Pogori, czyli centrum handlowego naszego tutaj w Dąbrowie. Potrzebowałam wejść do jednego sklepu i przy okazji zobaczyłam, że otworzyło się już Intimissimi. Lubię bardzo biustonosze z Intimissimi, bardzo dobrze mi się sprawdzają. I proszę bardzo, mój prezencik pierwszy mikołajkowy od siebie dla siebie. Kupiłam sobie dwa nowe biustonosze. Jestem w domu, zahaczyliśmy z Katrym jeszcze o Lidla i robimy sobie taką kolację dzisiaj, jak widzicie, wykwintną bym powiedziała. Kupiliśmy sobie w Lidlu jakąś selekcję serów, buratę, jakieś deserki takie gotowe, tiramisu i creme brulee, prosciutto i łososia. W sumie nie wiem, czy wykorzystamy wszystko na dzisiaj, ale właśnie taką mamy kolację, taki jest plan. I nasza kolacyjka gotowa. Tak to się prezentuje. Wcinamy. A słuchajcie, teraz włączyliśmy TVP2, The Voice of Poland, ponieważ Antek, chłopak mojej siostry Wiki, dostał się do finału i dzisiaj walczy o zwycięstwo. No hello moi drodzy, mamy kolejny piękny dzień, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj w końcu nadeszło długo ustalane, długo oczekiwane spotkanie z moimi dziewczynami, z Wiką, z Pauliną, z Asią. Dziewczyny kojarzycie pewnie z poprzedniego vlogmasu, z jakichś pojedynczych odcinków, z samymi dziewczynami oddzielnie widywałam się w ostatnim czasie, ale jeśli chodzi o takie wspólne nasze spotkanie w czwórkę, to nie wiem, czy widziałyśmy się... Chyba widziałyśmy się w styczniu, więc naprawdę dawno, także właśnie się zbieram, założyłam sobie taki klasyczny long sleeve, po spód założyłam już nowy biustonosz i jest naprawdę super, ten, który wczoraj kupiłam, także jestem zadowolona, właśnie taki long sleeve'ek z dekoltem w serek, te long sleeve'a, tak naprawdę body są z H&M-u, do tego spodnie jeansowe, te spodnie mam z Renę, no i ubieram na to płaszcz, po prostu dalej jest śnieg. Więc zobaczymy, czy nie zmarznę. Myślę w sumie, że nie, no bo jadę autem, zaparkuję pewnie gdzieś tam pod knajpą, no ale ubieram się na to płaszcz, więc powinno być dobrze. Zaświeciło słońce i od razu wszystkie włosy i brudy na ziemi widać, więc włączyłam na czas mojej nieobecności mojego małego pomocnika, niech posprząta. Można w sumie powiedzieć, że mamy dzisiaj z dziewczynami takie typowe bestii spotkanko. Dobra, jestem już w samochodzie, gotowa do drogi. Po drodze zgarniam jeszcze Wiktorię i jedziemy do Katowic. Asia, jako nasza specjalistka od jedzenia, ustaliłam miejsce, gdzie się dzisiaj spotykamy, więc przetestujemy, bo jeszcze nic ze mnie byłam. Wracamy sobie jednym autkiem i myślę, że śmiało możemy polecić to miejsce. Tak, bardzo polecamy, super wybór bagli i też ty miałaś croque madame, tak? Ja wzięłam croque madame, tak, tego klasyka podobno ich, faktycznie był pyszny, bardzo sycący, tuściutki, bo było dużo sera, smażone na takim typowo masełku albo oleju, ale był pyszny, a ty? Ja miałam bagla w stylu takim jak sałatka Cezara, mhm. I tam właśnie był kurczak, sałata, pomidorek koktajlowy, sos. Bardzo sycące. Myślę, że będzie ciężko mi wcisnąć obiad w 14. No, ale naprawdę było pysznie, więc możemy wam polecić Katowice, trzy siostry i bagel. Dokładnie, dokładnie. Mega często włączam sobie teraz już kominek na telewizorze i wiecie, po prostu siedzę sobie w domu przy kominku, bo to już wiecie, it's time, to jest już ten sezon, więc kominek odpalony, po prostu wpisujecie na YouTubie fireplace albo kominek i albo sobie włączycie tą opcję, gdzie tylko słychać takie dźwięki palącego się drewna, ognia żarzącego się, albo włączacie sobie na przykład wersję z muzyczką. Można sobie włączyć muzyczkę, jakąś świąteczną, buble i tak dalej, więc no, polecam, bardzo polecam. A ja ogarniam pranie, ściągam poprzednie, które wyschło, czarne i zakładam nowe i tym razem było kolorowe, tak. Dokładnie. A jak jesteśmy przy praniu, to przy okazji polecajka dla was. Bardzo często polecam wam płyny do płukania, bo lubię testować nowe. I ten poleciła mi moja babcia Alicja, jak u niej byłam. I kupiłam go wczoraj i powiem wam, że robię już drugie czy trzecie pranie z nim. I ubrania pachną naprawdę pięknie. Teraz też wyciągnęłam czarne. Czarne pranie zwykle śmierdzi jakoś tak dziwnie. Nieważne jakich detergentów użyję, to czarne pranie ma taki specyficzny zapach. Mimo, że wyciągam od razu po skończeniu się prania z pralki. A z tymi
perfumami do prania naprawdę bardzo ładnie pachną ubrania. I jak coś, to jest z Biedry. I to kosztowało jakieś 8 czy 9 zł, więc jak na płyn do pokania to nie jest dużo. Tym bardziej, że takich perfum dajemy trochę mniej niż normalnego płynu do pokania, takiego wiecie, klasycznego. Niedzielne wieczorne sprawdzanie kalendarza przed przyszłym nadchodzącym tygodniem. Właśnie dlatego usiadłam i zabieram się za pracę. Tak, przeważnie zajmuje mi to około godziny, no i będę szła. Pod prysznic szykuję sobie na jutro ubrania, to co biorę do pracy, bo jutro wychodzę wcześniej. Wracana mam angielski online, więc chcę już połączyć się z biura. Także no, chcę po prostu się dzisiaj już wieczorem przygotować na ten jutrzejszy dzień. I przekąszałam sobie tutaj takie coś. Takie przysmaczki z Milki. My to kupiliśmy w Austrii chyba z Kacprem. Jak się nie mylę, to chyba w Austrii. Właśnie jak byliśmy na tym naszym tripie w wakacje, Włochy, Szwajcaria i tak dalej, to właśnie chyba w Austrii kupiliśmy te ciastka. I bym powiedziała takie 6 na 10. Są dobre, ale nic specjalnego. Wygląda to faktycznie tak jak na opakowaniu. U góry takie ciasteczko a la piegusek, ale trochę gorsze niż piegusek, ten klasyczny z Milki. I na dole trochę czekolady. Zostały jeszcze 3 sztuki. Kasjer też się częstował. Ale chyba drugi raz bym ich nie kupiła, tak szczerze. I jeszcze jedno, podejrzewam dziewczyny, że macie ten sam problem teraz, odkąd nosi się czapkę. To moje włosy tak szybko się przetłuszczają. Ja wczoraj w okolicach godziny 10 myłam włosy, modelowałam i tak dalej, a dzisiaj jest niedziela wieczór i ja mam już je tak tłuste. A przeważnie myłam włosy co 3 dni, czyli jakby miałabym myć jutro albo pojutrze. Wiecie, tam ustalałam sobie często dzień mycia włosów pod to, co robię w danym tygodniu, kiedy nagrywam, kiedy mam ewentualnie jakieś wyjście i tak dalej. Standard kobiecy. Ale teraz to przy noszeniu czapki najlepiej byłoby mieć włosy codziennie, żeby one nie były tłuste. No a tak średnio chcę mieć w zimę włosy codziennie, bo no jest zimno, sypie śnieg i boję się, że po prostu mnie zawieje, a ja myję włosy rano, najbardziej lubię myć włosy rano. Codziennie rano myć włosy, jeszcze długie, modelować je za każdym razem. To jest plus godzina wyjęta w ciągu dnia, także we wtorek mam fryzjera i będę kminić, co zrobić. Może je podetnę, żeby było mniej przy nich zabawy, no bo przy takich długich naprawdę modelowanie, stylizowanie ich, no trochę zajmuje, nie ukrywajmy. No ale dobra, teraz siadam już tak do kompa, stricte do pracy, zrobiłam sobie zimową herbatkę z imbirem, z tym nowym syropem, który kupiłam i chyba pokazywałam wam go w ostatnim vlogu. W sensie, no nie tym, tylko tym poprzednim. I naprawdę ten syrop jest bardzo smaczny. Jak dodaję do herbaty wtedy jeszcze imbir, tą żurawinkę taką pokrojoną, świeżą, dużo cytryny. Rewelacja. Więc wracam do pracy. Wam przypominam, że już jutro, czyli 1 grudnia, widzimy się w pierwszym odcinku vlogmasu. A ja się teraz z wami żegnam, no ale długo przerwy nie będzie, no bo widzimy się jutro już w totalnie świątecznym formacie. Także dziękuję wam za oglądanie, buziak i do zobaczenia w pierwszym vlogmasie. Pa, pa!